Dziś mają zostać przeprowadzone szczegółowe ekspertyzy, które dadzą odpowiedź na pytanie w jakim stanie jest konstrukcja budynku, w którym wybuchła wczoraj butla z gazem. Kilka z około 20 osób, które wczoraj musiały opuścić swoje mieszkanie po wybuchu w Katowicach skorzystało z noclegu w lokalach zorganizowanych przez miasto. Inne najbliższy czas spędzą z bliskimi. Do wybuchu w wielorodzinnym budynku na rogu ulic Chemicznej i Szabelnianej w Katowicach-Szopienicach doszło w poniedziałek o godzinie 9. Eksplozja butli z gazem zniszczyła całe mieszkanie na trzecim najwyższym piętrze. Zawaliły się ściana zewnętrzna i fragment dachu. Ranne zostały dwie osoby. Z budynku ewakuowano 18 innych osób. Zarządcą kamienicy jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Miasto zapewniło ewakuowanym autokar, w którym mogli się ogrzać.